Witam Państwa w sklepie ebmia.pl. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować sterownik serii FGS firmy Samkun. Na stole tutaj mam sterownik PLC konwencjonalnej budowy i sterownik mini PLC serii FGR. Mam tutaj jednostkę główną, jednostkę rozszerzenia I.O. i jednostkę rozszerzenia wejść analogowych. To samo mam w sterowniku mini PLC. To jest jednostka główna, moduł rozszerzenia I.O. i moduł analogowy wejść. To wszystko, co widzimy tutaj powyżej, zastępuje ten malutki sterowniczek PLC. Jest to jeden tutaj z atutów tej serii FGR. Sterowniczek FGR jest budowy modułowej poprzez dopinanie dodatkowych rozszerzeń z boku sterownika. Tutaj mamy takie klipsy do zapinania rozszerzeń. Rozepniemy sobie jednostkę główną. Tak? I to mamy sterowniczek główny. Natomiast po wpięciu modułów rozszerzeń rozepniemy jeszcze sobie wejścia analogowe. O, tak, że to są trzy jakby niezależne elementy. Natomiast po wpięciu tego, po zapięciu klipsów, sterownik staje się jednym monolitem, jednym elementem, który w przyjemny sposób montuje się na listwie TH35 w szafie sterującej. Sterownik serii FGR posiada na pokładzie standardowo 8 wejść oraz 8 wyjść. Posiada również port USB na złączu mini USB do programowania tego sterownika. Nie potrzebujemy żadnych przejściówek, za pomocą zwykłego kabla po prostu zaprogramujemy ten sterownik, komputer wykryje go jako dodatkowy port komputera. Mamy wtyczkę mini DIN, na pokładzie której znajduje się port RS-232. Z boku sterownika mamy złącza zasilania oraz port RS-485, czyli sterownik ma dwa porty do komunikacji z urządzeniami oraz złącze USB do programowania. Fajnym też atutem tego sterownika jest to, że posiada wyciągane złącza. Przy ewentualnej wymianie sterownika nie musimy przepinać kabli, a po wpięciu wtyczki na tych wtyczkach znajdują się opisy poszczególnych śrubek, które pozwala nam w łatwy sposób zidentyfikować sygnał. Z boku sterownika mamy złącze do dodatkowych rozszerzeń. Standardowo tu znajduje się zaślepka, natomiast zaślepkę zdjąłem ze względu właśnie na podłączanie dodatkowych rozszerzeń. No, sama jednostka nie potrzebuje rozszerzeń, może pracować w trybie autonomicznym jako samodzielny sterownik z 8 wejściami i 8 wyjściami. Sterowniki PLC firmy Samkun serii FGR dzielą się na sterowniki z wyjściami przekaźnikowymi oraz wyjściami tranzystorowymi. Sterowniki z wyjściami przekaźnikowymi posiadają na pokładzie 6 wyjść przekaźnikowych oraz 8 wejść cyfrowych, natomiast sterowniki z wyjściami tranzystorowymi posiadają na pokładzie 8 wejść oraz 8 wyjść. Jednostka 4x4 posiada 4 wejścia szybkie oraz 4 wyjścia szybkie, jednostka 2x2 posiada 2 wejścia szybkie oraz 2 wejścia szybkie. Wejścia i wyjścia szybkie mogą pracować z częstotliwością do 200 kHz. Wyjścia szybkie w tych sterownikach FGR są dedykowane m.in. do obsługi silników serwo, silników krokowych, silników hybrydowych. Posiadając przykładowo sterownik z 4 wyjściami szybkimi, mamy możliwość obsługi 4 niezależnych osi. Osi oczywiście mogą pracować w ruchu synchronicznym, w ruchu interpolowanym. Mamy tutaj obsługę interpolacji liniowej, kołowej oraz krzywki elektronicznej. Natomiast posiadając 4 wejścia szybkie, mamy możliwość podłączenia 4 przykładowo szybkich czujników prędkości silnika lub też 2 enkoderów inkrementalnych z kanałami AB. Fajną funkcją też tego sterownika jest możliwość importu rysunku CAD. Dość często funkcja wykorzystywana przy prasach krawędziowych, gdzie operator nie musi pisać skomplikowanego programu na panelu operatorskim, tylko po prostu z pendrive'a wrzuca sobie rysunek CAD-owski, a już sterownik wykonuje dany algorytm.
Posiadając na pokładzie dwa porty komunikacyjne RS-232 oraz RS-485, mamy możliwość podłączania urządzeń po komunikacji i przykładowo w protokole Modbus możemy podłączyć 127 urządzeń typu Slave. Sam sterownik posiada również 300 protokołów komunikacyjnych takich producentów jak Siemens, Mitsubishi, FATEC i tym podobnych. Sam sterownik posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego RTC. Wybór polaryzacji wejść za pomocą zacisku SS, czyli możemy mieć wejścia typu PNP albo wejścia typu NPN, to użytkownik decyduje o logice pracy. Dobrym atutem tego sterownika jest to, że posiada darmowy program SamSolar do obsługi sterownika do pobrania z naszej strony ebmia.pl. Program znajdziemy w zakładce pliki do pobrania SamSolar V2. Oczywiście ze sterownikami są kompatybilne moduły rozszerzeń, moduł I/O 8 wejść oraz 8 wyjść, jak i również moduł analogowy, 4 wejścia analogowe oraz 2 wyjścia analogowe. Wejścia i wyjścia analogowe pracują w rozdzielczości 12 bitów. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tym produktem. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego dnia.